kwietniu 2023 roku Sunny V2 publikuje materiał, w którym rozważa, dlaczego sytuacja Chrisa Tysona może wkrótce stać się koszmarem dla MrBeasta. Sunny został wówczas zjechany przez internet i wyszedł na tą złą osobę. Został zmuszony do zmiany nazwy filmu i w pewnym sensie stał się lekkim pośmiewiskiem. Jednakże wówczas nikt nie wiedział, że materiał ten był w istocie przepowiednią wydarzeń, które miejsce mają teraz. Na przestrzeni ostatnich tygodni wokół Chrisa pojawiła się masa kontrowersji i ogrom obrzydliwych oskarżeń w jego kierunku wraz z dowodami. I tak, musimy to powiedzieć, sytuacja Chrisa Tysona stała się koszmarem dla MrBeasta. Patrząc na to, jak bardzo obrzydliwych kwestii aktualnie ta drama dotyka, jak niewyobrażalnych rzeczy dowiadujemy się z każdym nowym dniem, nie tylko na temat Chrisa, ale również samego MrBeasta. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam w chronologiczny sposób całą historię dramy wokół Chrisa Tysona oraz wszystkich rzeczy, których ten się dopuścił i dlaczego całość faktycznie jest absolutnym koszmarem dla MrBeasta, jego kanału, działalności i wszystkiego, z czym kojarzyła nam się postać przez ostatnie lata. Jednakże, żeby rzucić na to okiem, pierw musimy przenieść się właśnie do wydarzeń z kwietnia 2023 roku, kiedy poniekąd to wszystko się zaczęło. Chris Tyson, przez długie lata poniekąd prawa ręka samego Jimmy'ego, czyli MrBeasta, aktualnie największego youtubera na świecie, który dosłownie na moment przed absolutnym kataklizmem, czyli dramą, o której dzisiaj mówimy, przekroczył niewyobrażalną barierę 300 milionów subskrypcji. I przez dłuższy czas Chris Tyson był po prostu zwykłym ziomkiem. Pojawiał się na filmach, ludzie go lubili, aczkolwiek w okolicach połowy 2022 roku coś zaczęło się faktycznie zmieniać. Ludzie zauważyli, że Tyson m.in. zaczął chwalić się malowaniem paznokci, czy na przykład bardzo dokładnie podkreślał fakt, jak bardzo zmieniła się jego aparycja na przestrzeni lat, co najbardziej podkreśla jeden z komentarzy mówiący, że Chris zmienił się z mężczyzny w chłopca. I przez kolejne miesiące jego przemiana była widoczna coraz bardziej. Zasadniczo nie było wokół tego żadnego problemu, do momentu, kiedy ludzie nie dowiedzieli się o drugiej stronie tej sytuacji. Otóż przemiana Chrisa rozpoczęła się w momencie, kiedy ten zakończył swój wieloletni związek małżeński, zostawiając swoją żonę i dziecko, co jest już naprawdę moralnie zastanawiające. Idąc dalej w przyszłość, Chris kontynuował swoją drogę, m.in. wspominał o terapii hormonalnej i celem takiej terapii jest dostosowanie cech płciowych do tożsamości płciowej danej osoby. Czyli po prostu Chris rozpoczął proces zmiany swojej płci. I ten ruch rozpoczął właśnie masę kontrowersji w tamtym czasie. MrBeast oraz inne osoby z jego otoczenia popierały Chrisa, niemniej bardzo duża część internetu znajdowała się po drugiej stronie frontu. Większość dramy miała wówczas miejsce na Twitterze, niemniej na YouTubie też pojawiło się kilka filmów komentarzy, takich jak ten od Sunny V2, który początkowo nosił właśnie tytuł sugerujący, iż sytuacja Chrisa Tysona stanie się koszmarem dla MrBeasta. Film został na tyle źle odebrany, że zmusiło to twórcę kanału do zmiany jego tytułu na jak sytuacja Chrisa Tysona wpłynie na MrBeasta. A na obecność tego filmu pojawiła się odpowiedź od samego Jimmy'ego. To się staje absurdalne, Chris nie jest moim koszmarem, jest moim pierdolonym przyjacielem. Cała ta transfobia zaczyna mnie irytować. I niedługo później nastała cisza. Drama miała miejsce, ale później to wszystko się uspokoiło. Chris niedługo później zmienił się w Ewę Chris Tyson, która przez kolejny rok występowała na filmach Jimmy'ego i nie generowała żadnych kontrowersji. Do momentu, kiedy Dzień Sądu rozpoczął się, dokładnie 16 lipca 2024 roku, kiedy na kanale Edrox pojawił się materiał "Ten film sprawi, że znienawidzisz Chris Tyson". I materiał jest bardzo, bardzo mocny i rozpoczął absolutną lawinę w internecie. I zaraz przyjrzymy się temu, czego dowiadujemy się z tego filmu na temat Chrisa. Na początku, jeżeli nie widzieliście jeszcze tego filmu, muszę was zapoznać z pojęciem loli, bądź lolicon, bądź rysunki typu loli. W skrócie, jest to pokładanie swoich uczuć w młodych dziewczynkach, bądź w dorosłych kobietach, które wyglądają jak małe dziewczynki. W skrócie, jest to cała spi***lona społeczność ludzi, których jarają małe dziewczynki, albo absolutnie przesadzone i obrzydliwe obrazki przedstawiające te dziewczynki, bądź znane postacie, które są na nie stylizowane. Wspominałem o tym w tym filmie, gdzie mówiłem o zepsuciu fandomu Five Nights at Freddy's w pewnych kwestiach. Niemniej powróćmy do tematu Chrisa. Żeby na dobre wprowadzić was w to wszystko, muszę przedstawić wam jeszcze jedną postać, znaną jako Shadman. I oj, to będzie obrzydliwe. Shadman jest artystą, który swego czasu studiował na pewnym uniwersytecie artystycznym w Szwajcarii, z którego został wywalony, ponieważ uznany został za zagrożenie dla społeczeństwa. Więc co mogło pójść nie tak w znajomości z takim osobnikiem?
Kurwa, wszystko. A wszystko ze względu na jego twórczość, jego disgusting obrazki, przedstawiające różne obrzydliwe rzeczy bądź postaci wyglądające jak młode dziewczynki w bardzo obrzydliwych, wyraźnie seksualnie nacechowanych sytuacjach. I Shadman po wywaleniu z uczelni w 2011 roku założył swoją stronę internetową, gdzie rozpowszechniał swoje obrazki. Jeden z tych obrazków przedstawiał jego własną matkę. Jeżeli to uznajecie za pojebane, to jeszcze nie widzieliście wszystkiego. W 2016 roku na Twitterze ktoś zapytał go o namalowanie w ten sposób córki Kimstara, która właśnie daje głowę Donaldowi Trumpowi. Kimstar to pewien zagraniczny YouTuber, którego możecie kojarzyć, a jego córka w tamtym czasie miała 7 lat. Niedługo później, po spełnieniu warunku, którym było wygranie elekcji przez Trumpa, ten wypuścił te rysunki, przedstawiające 7-letnią córkę Kimstara w bardzo nieodpowiedni sposób. Dodając do tego podobny rysunek przedstawiający ją oraz Donalda Trumpa. Wiadomo w jakiej pozycji. I tutaj sekcja jego przewinień się nie kończy, gdyż było tego znacznie, znacznie więcej z coraz to innymi osobami. Na przykład w 2017 roku po premierze filmu Logan, ten publikował bestialskie, obrzydliwe obrazki przedstawiające aktorkę wcielającą się w X-23 w tym filmie. Na tych obrazkach była ona zbudowana. Dziewczynka miała wtedy 12 lat. I pozwólcie, że oszczędzę wam już tych obrzydliwości, niemniej myślę, że po tych przykładach wiecie, jakim typem creepa jest Shadman. I co jest jeszcze gorsze, Chris, czyli osoba, która przez bardzo długi czas występowała na największym YouTube'owym kanale, który ma ogromne dotarcie do dzieci, była z nim mocno powiązana. Swego czasu Shadman stworzył rysunek przedstawiający właśnie dziewczynkę, dość podobnie do całej reszty jego dzieł, która m.in. wkładała swój pistolet do buzi oraz sam rysunek miał kilka innych szczegółów charakterystycznych dla jego prac. Tak się składa, że w tamtym czasie Chris na Twitterze wyrażał swoje zainteresowanie tym rysunkiem, a niedługo później pochwalił się jego posiadaniem. Warto zwrócić uwagę na to, że dziewczynka na tym obrazku ma czapkę z napisem "Bądź miły, mam autyzm" oraz ma kolczyk z fidget spinnerem. Chris w tamtym czasie podpisał tego tweeta, mówiąc trochę więcej fidget spinnerów dla trochę dodatkowego autyzmu. Dodatkowo dokładnie ten sam obrazek wisiał w pokoju Chrisa. W momencie, kiedy dzielił on ten sam pokój z MrBeastem i nawet pojawiło się to na jednym z filmów MrBeasta, gdzie bardzo dokładnie ten rysunek jest widoczny, a zresztą sam Jimmy patrzy na niego i zwraca na niego uwagę. Ludzie dość mocno wypunktowali to później, starając się pokazać, że Jimmy wiedział o wszystkim, o czym powiem wam za moment. Jimmy natomiast w odpowiedzi wyciął ten fragment tego odcinka, skrócił go o około minutę. Gdyż tak, jest to opcja w edytorze YouTube. Tak, aby w filmie nie było widać, że ten w ogóle zwraca uwagę na ten rysunek. Ale wróćmy do Chrisa i Shadmana. Ludzie dokopali się do większej ilości informacji, m.in. pod zwiastunem I nie ma mocnych 2, gdzie na miniaturce znajduje się dziecko I nie ma mocnych. Nie wiem, jak on miał na imię, nie pamiętam. W każdym razie ten noworodek. Chris za pośrednictwem konta TysonBoy34, do którego posiadania przyznał się jakiś czas temu na Twitterze. Pod zwiastunem pozostawił on komentarz: Shadman pokocha to. Oczywiście wszyscy wiemy, co miało to sugerować. I screenów odnośnie tej relacji jest znacznie więcej. Oto screen z 25 stycznia 2019 roku. Pod tweetem Shadmana, gdzie ten pyta, dlaczego ludzie wciąż wysyłają mu ten obrazek, na którym to znajduje się pewna nieletnia postać z konkretnego anime, Chris odpisał: proszę Shad, proszę, wyraźnie namawiając go do narysowania w swój obrzydliwy sposób nieletniej postaci z animca. W każdym razie składając całą relację Chrisa z Shadmanem do kupy, Chris przez bardzo długie lata otwarcie wyrażał swoją akceptację i fascynację obrzydliwymi, fetyszowskimi pracami gościa, który miał nie po kolei w głowie i rysował obrazki przedstawiające na przykład prawdziwe dziewczynki mające 7, 11, 12 lat. Był zafascynowany nieletnimi i rysował z nimi obrzydliwe obrazki. A Chrisa wyraźnie to podniecało i kręciło, a ten w ogóle nie krył się z tym, tylko wręcz chwalił w internecie. Nie widział w tym nic złego, co też jest absolutnie okropne, bo jak można w tym nie widzieć nic złego? Aczkolwiek cała ta kontrowersja idzie jeszcze dalej. Ponieważ nie skończyło się na tym, a Chris poszedł jeszcze dalej. A po wybuchu dramy w internecie pojawiło się kilka osób, które zrelacjonowały swoje wątpliwe interakcje czy konwersacje z Chrisem, kiedy te były nieletnie. Oto czat z 2018 roku, kiedy osoba, o której mowa, miała 14 lat, a Chris miał wówczas 22 lata.
Chris wysyła tej osobie emoji całowania, puszcza jej buziaki, pisze: oczywiście, tato. I nie, ten screen nie jest przerobiony, gdyż ten sam użytkownik niedługo później wrzucił nagranie swojego telefonu, gdzie przeskrolował przez dużą część ich konwersacji. Chociaż oczywiście, jak przeważnie bywa w takich sprawach, część rzeczy mogła zostać ukryta czy coś, bo najpewniej jeżeli tego typu konwersacja się toczy, to druga osoba często, nawet nieświadomie bądź nie zdając sobie sprawy z powagi sytuacji, może być chętna na korespondowanie w taki sposób, co absolutnie nie usprawiedliwia Chrisa. Ale to nie koniec. W internecie pojawiły się również dowody z Discorda, na którym znajdował się Chris, pod nickiem Chris the Meme God. Inside of that egg and then watch her eat it and then watch her ass with another man while she comments about how my genitalia can never satisfy her. Tak jest, on dosłownie to powiedział na czacie z niepełnoletnimi. Co więcej, niedługo później na YouTubie pojawił się 40-minutowy film, którego autor mówi o nieodpowiedniej rozmowie dorosłego Chrisa z 13-latkiem. Była to rozmowa z użytkownikiem o nicku LavaGS, który wówczas był 13-letnim hardkorowym fanem MrBeasta. Sam znalazł się w ich kręgach, ponieważ wydropił kosę w CSGO od nich, a później stał się jakimś Discord modem i chociażby pojawił się na filmie MrBeast Gaming and grali w Minecrafta. I swego czasu Lava dostał dziwnego snapa od Chrisa, gdzie to ten stoi pod flagą Stanów Zjednoczonych z podpisem Coming for America. Co oznaczało wiadomo co? I absolutnie nie była to odpowiednia rzecz w trakcie konwersacji z 13-latkiem. Ba, to w ogóle nie była odpowiednia rzecz do pisania komukolwiek. Dodatkowo na Twitterze mieli oni dość dziwną konwersację, gdzie Lava napisał, że jest jego pierwszym wspierającym na Patreonie za 1 dolara, na co Chris odpowiedział, czemu nie za 5. Kissing emoji. A niedługo później napisał, że zapostował kilka gorących nudesów dla niego, tylko żeby nikomu nie wysyłał. Niedługo później doszło do rzeczywistego spotkania Lawy z Chrisem, ale również u jego boku był MrBeast. Wokół tego wyszła dość dziwna dyskusja względem tego, czy Lawa był grumowany przez Chrisa. Sam Lawa stwierdził, że nie. Tylko że patrząc na dowody, w jaki inny sposób miałbyś to nazwać? Idąc dalej, wokół całości też miejsce miała trochę mniejsza afera, kiedy pojawiło się kilka filmów, gdzie m.in. wątek Lawy został wzięty pod uwagę w kontekście krzywych zachowań Chrisa i grumowania ludzi. Ale Lava próbował go bronić, mówiąc, że Chris nigdy nie zrobił mu niczego złego, nie został zgrumowany przez niego. Jego linia obrony i próba oczyszczenia Chrisa z zarzutów była naprawdę spora. I całość wygląda na sytuację typu: gościu został zgrumowany, a nawet nie wie, że został zgrumowany, i broni gościa, który potencjalnie mógł mu wyrządzić krzywdę. W skrócie, gość jest ofiarą, ale nie uważa się za nią. Na tym polega cały paradoks tej sytuacji. Jednakże wstępując już od tego, niedługo później pojawiła się kolejna osoba, która miała swoje zarzuty wobec Chrisa, niejaki Nathan W. Ta osoba miała 15 lat, kiedy Chris robił z nią złe rzeczy. Dodatkowo chłopak osobiście znał również Lawę, który namawiał go do pracy w MrBeast Gaming, a Lawa robił to przez parę lat i podobno ma podpisaną umowę NDA, przez co w sumie niewiele może powiedzieć. I Nathan wstawił 2 TikToki, gdzie pokazał dosyć sporo rzeczy, konkretne screeny z Discorda, wyraźnie pokazujące bardzo brzydkie rzeczy, jakie pisał Chris. Chris Tyson from MrBeast used me, manipulated me and did very inappropriate things with me while I was about 15 years old. I was actually friends with LavaGS at the time, who is the main victim of Chris that everyone has been talking about these last few days, who claims he isn't a victim, but we all know he is, and we all know he probably got paid off. Not only that, but he's also under an NDA from when he worked for MrBeast Gaming for 2 years. Pojawił się wątek serwera na Discordzie, gdzie co prawda nie znajdowało się zbyt wiele osób, ale większość była nieletnia. Chris, tak samo jak na jednym z nagrań, które pokazałem wam wcześniej, robił tam różne dziwne rzeczy, mówił o rzeczach, o których nie powinien mówić, znajdował się tam bot wysyłający obrazki, a wręcz sam Chris wysyłał również tego typu treści do członków serwera, w tym do samego Nathana. I niestety, widząc to wszystko, Lava nadal stanowczo broni Chrisa. Mówi, że to kłamstwa, że ten nie zrobił nic złego, że nigdy go nie zgrumował. Stoi murem, twierdząc, że nie jest ofiarą, że Chris nie zrobił nic złego, paradoksalnie będąc jedną z głównych ofiar. To jest dziwne, albo gościu jest na tyle nieświadomy, albo po prostu zespół MrBeasta, używając gigantycznych pieniędzy, przekupił go na swoją stronę.
bardzo dobrze wiedząc, że ten może pokazać rzeczy, które mogą być strasznie dewastujące dla Chrisa, co za tym idzie dla całej marki MrBeasta. I dowodów pojawiło się więcej. Dużo więcej. Jednakże wszystkie oscylują wokół tego, że Chris to po prostu straszny oblech nie znający granic. Już wcześniej, na przestrzeni tego roku, poruszyliśmy kilka tego typu spraw i wszystkie mają jeden bardzo podobny mianownik. W tej sytuacji Chris jest osobą, która pisze nieodpowiednie rzeczy do osób nieletnich, mówi o dochodzeniu w kontekście seksualnym do Ameryki, nazywa swoich nieletnich 12, 13, 14, 15-letnich rozmówców tatusiami, mówi do nich dad, daddy, co dobrze wiemy, jakie ma nacechowanie, wysyła do nich zboczone porobraski, a serwery na Discordzie z porobraskami, z porobotami wysyłającymi obrzydliwe rzeczy. I to wszystko składa się na obrzydliwego oblecha, który nie powinien mieć platformy w internecie i na pewno nie z tak gigantycznym dotarciem, jak ma dzięki MrBeastowi. W związku z czym SunnyV2 zdecydowanie miał rację, prawdopodobnie nawet nie wiedząc, co nadejdzie. Sprawa Chrisa stała się koszmarem dla MrBeasta. I skoro chodzi o tego drugiego, to myślę, że lawina jeszcze może nadejść. Jeden z byłych pracowników MrBeasta podzielił się mocno szokującym oświadczeniem. My name's Dawson. I worked at MrBeast from February to May of this year, 2024. Chris is the tip of the iceberg. And when Jake the Viking says MrBeast knew, yeah, MrBeast knew. I heard many times that Ava, Chris Tyson is a major liability, but they can't get rid of her because she's already threatened legal action and she knows too much. Chłopak pracował dla MrBeasta od lutego do maja 2024 roku i stwierdził, że sytuacja z Chrisem to dopiero wierzchołek góry lodowej. I potwierdza, że Jimmy o wszystkim wiedział. Podobnie zresztą jak viralowy tweet Jake'a Franklina znanego jako Jake the Viking. Jimmy wiedział. Jeżeli okaże się to prawdą, a coś mi się wydaje, że jeszcze wielu rzeczy nie wiemy, to Jimmy jest ugotowany. My możemy właśnie widzieć początek upadku giganta, jakim jest MrBeast. Gdyby tego było mało, Ava Chris Tyson niedługo później odpowiedziała na to wszystko najdziwniejszym apology tweetem, jakiego widziałem. Chciałabym przeprosić za jakiekolwiek moje wcześniejsze zachowanie lub komentarze, jeśli kogoś zraniło to lub obraziło. To nie był mój zamiar. Widząc ostatnie wydarzenia, wspólnie zdecydowaliśmy, że najlepiej jest, abym na stale odeszła od wszystkich rzeczy związanych z MrBeastem i mediów społecznościowych, aby skupić się na mojej rodzinie i zdrowiu psychicznym. Chciałbym też dodać, że nigdy nikogo nie zgrumowałam. Osoba, która jest pokazywana jako główna ofiara, Lava, oficjalnie poparła mnie, mówiąc, że oskarżenia są fałszywe. Mówiąc to, pokornie przepraszam wszystkich, których skrzywdziłam swoimi nieakceptowalnymi postami w social mediach, przeszłymi akcjami i tych, którzy mogli poczuć się zdradzeni tym, jak zachowywałam się w internecie. Aby stworzyć te dwa czynniki i stworzyć narrację, według której moje zachowanie wykraczało poza złe, edgy żarty i było obrzydliwe i tak naprawdę się nie stało, w ostatnich latach dowiedziałem się, że mój stary humor był nie do przyjęcia, nie mogę zmienić tego, kim byłam, ale mogę nadal pracować nad sobą. Nie chcę, żeby te oskarżenia wpłynęły na setki ludzi, którzy pracują wokół MrBeasta, to dlatego odsunęłam się. I ta, to... Musimy to rozbić na czynniki pierwsze. Jeżeli przepraszasz, to przepraszasz, a nie przepraszasz, jeżeli kogoś to uraziło. Przepraszam was, jeżeli moje okropne czyny kogoś uraziły, ale jeżeli nikogo nie uraziły, to nie przepraszam. Dodatkowo wiecie, pracuję nad sobą, staram się być lepsza każdego dnia, więc możemy zachować się, jakby tych sytuacji nigdy nie było. No bo w końcu wiem, że zrobiłam źle, przecież pracuję nad sobą, więc o co wam chodzi? Jako że spoiler, to nie działa w ten sposób. Swoją odpowiedź opublikował również MrBeast. W ciągu ostatnich kilku dni dowiedziałem się o poważnych zarzutach dotyczących zachowania Ava Tyson w internecie i jestem zniesmaczony oraz sprzeciwiam się takim niedopuszczalnym działaniom. W tym czasie skupiałem się na wynajęciu niezależnej strony trzeciej w celu przeprowadzenia dokładnego dochodzenia, w celu sprawdzenia, czy znam wszystkie fakty. To powiedziawszy, widziałem wystarczająco dużo w internecie i podjąłem natychmiastowe działania, aby usunąć Ava z firmy, mojego kanału i wszelkich powiązań z MrBeast. Nie toleruję ani nie popieram żadnych niewłaściwych działań. Dam niezależnym śledczym niezbędny czas na przeprowadzenie kompleksowego dochodzenia i na podstawie ich ustaleń podejmę dalsze działania. I reakcje ludzi są dość różne, część popiera MrBeasta, część nie, a część snuje plany odnośnie jego nadchodzącego filmu, w którym zatrudniłem 100 prawników, żeby uratować swojego przyjaciela od pedofilskich oskarżeń. Niemniej niestety, to jest tylko i wyłącznie drama wokół samego Chrisa Tysona. Jednakże to nie koniec, bo od tamtego momentu pojawiło się jeszcze wiele informacji oraz pewien ogromny
Prawie godzinny film, w którym były pracownik MrBeasta pokazuje to, jak jego filmy mają być ustawiane, jak osoby w nich występujące, którym Beast rzekomo ma pomagać, są w rzeczywistości osobami z jego otoczenia, jego znajomymi bądź pracownikami, niekiedy nawet jego własną dziewczyną, bądź jak na przykład rzeczy w jego filmach są tworzone na przykład przy użyciu CGI, jak pewne rzeczy są tworzone sztucznie i syntetycznie oraz pokazuje również kilka innych rzeczy. Dodatkowo to nie koniec, bo podobnych informacji pojawiło się więcej, niemniej tym wszystkim zajmiemy się w oddzielnym filmie, który pojawi się na dniach. Póki co w dzisiejszym filmie to byłoby na tyle, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, jakie jest wasze zdanie w tej sytuacji.